Pytacie mnie czasem, jak przygotować się do badania okulistycznego. Dzisiejszy filmik będzie właśnie o tym. Z tej strony Agata Plech z Przejrzyj na oczy i dzisiaj zaprosiłam Was do Centrum Medycznego Beskid Med po to właśnie, żeby w tych warunkach przypomnieć, powiedzieć, uświadomić Wam, na co należy zwrócić uwagę, jeśli przygotowujecie się, jeśli macie zapowiedzianą wizytę u okulisty. Jeśli wybieracie się na taką wizytę, przede wszystkim zarezerwujcie na nią odpowiednią ilość czasu. Może się bowiem zdarzyć tak, że w czasie tego badania będzie konieczność rozszerzenia Waszych źrenic za pomocą kropli rozszerzających źrenice, czyli najczęściej tropikamidu, i wtedy po odczekaniu odpowiedniej długości czasu przez mniej więcej 3-4 godziny będziecie widzieli gorzej. Tak więc nie dość, że Wasza wizyta przeciągnie się wtedy w czasie, ale po tej wizycie przez kilka kolejnych godzin będziecie widzieli gorzej, zwłaszcza z bliska. Jeśli macie jakieś podejrzenia dotyczące stanu Waszego wzroku, to zbierzcie proszę wywiad w swojej rodzinie. Czy jesteście obciążeni jakimiś chorobami? Czy chorowała Wasza babcia, Wasza mama? I czy jest coś, o czym lekarz okulista konsultujący powinien wiedzieć? Jakie bierzecie leki? Jakie nie tylko te miejscowe, nie tylko krople do oczu, ale te działające ogólnie przyjmujecie na co dzień, bo część z nich wpływa na to, jak będzie funkcjonował Wasz wzrok i czy nie trzeba będzie w efekcie zmodyfikować tego leczenia. Zarezerwujcie czas, najlepiej przyjedźcie do badania z kimś, kto będzie Waszym kierowcą i miejcie ze sobą okulary, które nosiliście ostatnio i to zarówno te, które korygują Wasze widzenie do dali, ale także do bliży. Miejcie swoją dokumentację medyczną, jeśli leżeliście gdzieś w szpitalu, jeśli wiecie, na co się leczycie przewlekle, to po prostu wiedzcie o sobie jak najwięcej. A potem już tylko badanie i mam nadzieję właściwa diagnoza. Jak przygotować swoje dziecko? Trochę to jest odmienne w stosunku do tego, jak przygotowujecie się sami, dlatego że wielokrotnie dzieci wymagają szczególnego postępowania. I to postępowanie, czyli między innymi zakrapianie oczu w gabinecie lekarskim przez kolejne co 15 minut, wydłuża czas, w jaki spędzacie w poczekalni przed gabinetem. Tak więc zarezerwujcie odpowiednią ilość czasu i uzbrojcie się w cierpliwość, wytłumaczcie swoim dzieciom, na czym będzie polegało badanie. Nie tłumaczcie, nie, używając słów, że pani doktor nic Wam nie zrobi, że krople nie będą szczypały. To nie uspokaja dziecka. Lepiej powiedzieć, że tak, będziesz miał zakropione oczy i w pierwszym momencie to może być nieprzyjemne. Drugie tłumaczenie, nawet jeśli pani doktor czy pan doktor coś tobie robi, to dlatego, że chce ci pomóc. Także to jest moment, który trzeba wytrzymać, a później już będziecie mogli sobie po badaniu pójść do domu. Tak więc nie bójcie się takiego badania. Zapraszamy do badań czy do Beskid Medu, czy tam, gdzie jest Wasza najbliższa poradnia okulistyczna, po to, żeby postawić Wam diagnozę, która naprawdę może odmienić życie i postępowanie, a także zabezpieczyć przed rozwojem choroby.